Gaz 400 CV. Mamy takie kartridże, czy to się nazywa inaczej? Kartusze, o. Ale też dokupiłem sobie taki wąż specjalny, z którego mogę podłączyć tego grilla bezpośrednio do butli gazowej. Są takie trzy nóżki. To jest pokrywka, może też służyć jako taki łok. Ogólnie jest taka płyta teflonowa. I tu z drugiej strony jest taka płaska. Zwykły ruszt. Może też grill służyć nam jako kuchenka gazowa. Tutaj się odpina, żeby łatwo to było umyć. Wrzucamy nóżki. Wpinamy ten kartusz. Przekręcamy, aż kliknie. Ogólnie odpala się go tak. O, już pali. Do grilla ja używam to i tą płytę. Trzeba jeszcze ją przemyć. O, i grill gotowy do smażenia. Tutaj jeszcze zaleca się wlać trochę wody. To takie kreski, maksimum, nie wiem, tam z pół litra wody. Po prostu ten tłuszcz ściekający z tej płyty nie brudzi tak tej obudowy. Łatwo wtedy szybko można go umyć. Także my zabieramy się za grilla.